Po korekcji części chrzęstnej nosa mogą wystąpić powikłania wczesne i późne. Do wczesnych najczęściej zaliczamy krwawienie, krwiak bądź infekcje, zakażenia rany pooperacyjnej. Do powikłań późnych w wyniku gojenia to jest najczęściej nieprawidłowe bliznowacenie i asymetria, zaciągające blizny, blizny przerostowe, które mogą deformować ten koniec nosa, mogą spowodować asymetrię i często one są przyczyną niezadowolenia pacjentów i jakby też wymagają ewentualnie zabiegów korekcyjnych w późniejszym okresie.